Na koniec pogodnego weekendu telewizji Katowice na terenie Politechniki Częstochowskiej przenieśliśmy się do wnętrz, gdzie znajduje się niezwykła klatka. Co to za klatka i dlaczego e, będziemy bawili się dronami w cudzysłowie rzecz jasna? O to e, już teraz będę dopytywał. Dzień dobry. Dzień dobry. No powiedzmy sobie szczerze, drony to jest coś, co przyciąga teraz tych młodszych i starszych, bo i młodsi i starsi lubią tymi dronami się bawić, ale jak mnie mam na Politechnice Częstochowskiej nie ma miejsca na zabawę. Zgadza się, dlatego zbudowaliśmy laboratorium, które ma za zadanie po pierwsze, naukowe, czyli badać modele e, algorytmy sterowania dronami. Natomiast drugim zadaniem jest cel dydaktyczny, czyli przyciągnięcie studentów, ponieważ te drony czy też kuboty są wykorzystywane w celach dydaktycznych do nauki potocznie mówiąc dronów, czyli sterowania tymi dronami, a, czyli nawigacji e, podsta a, Uczymy podstaw e, symulacji, e, podstaw automatyki, tak by student, który przyjdzie do nas na uczelnię, mógł zapoznać się z tą technologią, nauczyć się jej i, i wykorzystywać później w praktyce. No właśnie, gdzie my możemy w praktyce wykorzystywać tę wiedzę, a będąc studentami tego kierunku? E, można zrobić licencję pilota, operatora dronów e, i w sposób profesjonalny zajmować się e, lataniem. E, czy też e, możemy również e, zajmować się tym amatorsko, tak mając licencję a, filmować różnego rodzaju a, imprezy, czy też a, Plenary na swój użytek bądź też na użytek. Czyli mówiąc wprost, kompleksowa wiedza na temat dronów, które teraz są tak bardzo popularne. Bardzo dziękuję za rozmowę. No a Państwo, jeżeli chcecie zgłębić tajniki dotyczące dronów, zapraszamy na Politechnikę Częstochowską. Tutaj w bezpiecznych, naukowych warunkach można poznać te latające urządzenia. A czy pomogą nam one w przepowiedzeniu prognozy pogody? O tym już za moment.